The fleet has lost contact with the ground forces at New Gettysburg. General Minsk has ordered the immediate disengagement of the Korhal fleet from the Tarsonian system. Protoss and Zerg forces continue to battle across the core continent of Tarsonis. Receiving incoming transmission. I can't believe he actually left her down there. I'm gone, and you better come with me. There's no telling who Arcturus will screw over next. Receiving incoming transmission. Gentlemen, you've done very well. But remember that we've still got a job to do. The seeds of a new empire have been sown, and if we hope to reap... To hell with you! You're making a terrible mistake. Don't even think to cross me. I have sacrificed too much to let this fall apart. You mean like you sacrificed Kerrigan? You'll regret that. You don't seem to realize my situation here. I will not be stopped. Not by you, or the Confederates, or the Protoss, or anyone. I will rule this sector, or see it burnt to ashes around me. If you try to get the fleet my is way, prepped and ready, Commander. Awaiting orders. The hell with him. We're gone. It appears that General Duke has successfully activated Tarsonis' primary defensive weapon, the Ion Cannon. The cannon must be shut down if any escape attempt is to be made. Okej, jestem. Sorki, że się nie odzywałem. Nic, ponieważ była rozmowa. Tak więc naszym celem jest zniszczyć działo jonowe i... I Raynor musi przetrwać. Tak więc to już jest ostatnia misja Terranów. Trochę tak dziwnie mówię, ale to tylko przemęczenie. A przemęczenie tym, że nagrywam tą misję, nie przesadzając. No, z 15 raz. Na pewno z 15. A jaki jest powód? Nie wiem. Fraps coś nie chce się dogadywać ze StarCraftem. I po jakimś czasie na przykład Fraps się wyłącza. Nie wiem dlaczego. No nie było w tym by nic dziwnego, gdyby nie to, że filmiki po prostu się... Nie wiem, no jakby to powiedzieć, nie chcę już przeklinać, ale po prostu są zjebane, jak chcę ją otworzyć. Tak więc nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Jeszcze mi się tak nie zdarzyło, żeby Fraps sam się wyłączył. No rozumiem, jakby gra się tam zablokowała czy coś, zamuliło ją na chwilę, trzeba wyłączyć Frapsa czy coś. To ja rozumiem, a nie jakieś... że sobie gram normalnie, o fajnie, dobra, misję skończyłem, no to sobie chcę otworzyć. Otwarzam i jakieś psz, 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 jakieś dźwięki dziwne, dzikie węże i w ogóle. I co, no i filmik do dupy. I trzeba usunąć i znowu nagrać, albo sprawdzić, o co chodzi, bo nie wiadomo, o co chodzi. Zagadka stulecia. Fraps sam się wyłącza. Jeszcze mi się tak nie zdarzyło. Naprawdę, jestem w szoku. Nawet grę instalowałem kilka razy, odinstalowałem, całkiem usuwałem z dysku. Frapsa nawet... Właściwie Frapsa na początku jakieś inne wersje robiłem, ale potem nagrywałem inne gry dla testu i wszystko normalnie działa. Nie wiem dlaczego, więc wygląda na to, że StarCraft coś nie chce nagrywać. No i nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Czy ja muszę jakiś inny sposób nagrywania dźwięku robić, czy co, i przyciszyć jeszcze porządnie grę? Nie wiem. Dobra, na razie działa. To będzie taka misja testowa. Testowa dla mnie z nagrywaniem. Nie wiem, naprawdę. To nie jest to, że ja, wiecie, o, zmyśliłem sobie coś. Tylko to naprawdę dziwne jaja się dzieją. Jeszcze mi się tak nie zdarzyło. Dobra. I poza tym misja nie będzie długo trwać,
bo ja nie mam ochoty jej przedłużać. Ze znajomych przyczyn już, wiecie. Pierwszym razem nagrywałem godzinę. Tak, godzinę. Pokonałem pierwszą, drugą, trzecią bazę. A potem po pół godziny, po 40, a w końcu się wnerwiłem i po 20 minut. No ponad. Za dużo was tu robi. Oj, 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 oj. Okej, znowu wywaliło. Spróbuję teraz inną metodą nagrywać. Zobaczymy, na ile to się opłaci. Tak więc widzicie, nie wiem, co z tego będzie. Nie chcę być pesymistą, ale na to wygląda. To są jaja normalnie. Oh. No, zobaczymy, ile ten nowy sposób wytrzyma. Metody prób i błędów. No, zobaczymy, zobaczymy. Ty uciekaj. Bo tutaj was dam. A ten co? Stoi sobie. Ruszam jej się. Jak nie ma miejsca, jest. Tylko ty się nie umiesz zmieścić. I tu od razu już się bierzemy za budynki. Tylko gdzieś tutaj może. Jeden zacznie spaceport, a właściwie dwa muszę zrobić. To jeden faktor zrobi. Nie to. Pyk. 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 I co? Może tutaj. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tu teraz bunkry jeszcze zrobię. Tyk, 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 tyk. Oj, ty złośliwy Frapsie, ale mi robisz na złość. Albo StarCraftcie. W końcu Fraps nagrywa inne gry. Zobaczymy, czy to znowu nagrywa. Dobra. To już chyba nie muszę mówić, że to będzie metoda prób i błędów. Kurde. Kurde. Ale żebym zrobił? Dobra, tam już bazę rozwalą. Trzeba ich tu załatwić. No, no co jeszcze? Pięknie, a ja nie mam widoku. No i jeszcze tego rozwali. Bardzo dziękuję. Ale mi dopierdzielacie. Jedziesz, czereśniaczku. Może tutaj tam, żebym wiedział, kto się zrobił. Tak, wiem. Nie mam widoku. Dobra, niech się to robi. Tu trzeba szybko zrobić. Bardzo się wpakować. Cholera jasna. Dobra, straciłem Marinesów. Tak było. Trzeba się liczyć. Z kosztem. I kosztem dodatkowego robotnika. Dobra, naprawiać. Napierdzielać. I następny budyneczek. Gdzieś tutaj. Od razu mogę sobie siłę ognia ulepszyć. Oho. Kurde. Ja chyba tego bunkra nigdy nie wybuduję.
Dobra. Trzeba to zrobić szybko. A może to jest wina, nie wiem, że za długo się nagrywa? Bo poprzednio robiłem przerwy po minucie. Zapewne zauważyliście, że przerywa mniej więcej co minutę. Może dlatego na razie jakoś mniej więcej to współdziała. No nic, zobaczymy. To będą takie skoczki. Trochę może dla was nie będzie wygodnie, ale ja będę mieć przekonanie, czy się to nagrywa. Nie wiem, czego to jest przyczyna, bo na pewno nie to, że zmieniłem na Windowsa 7, bo przecież nagrało się parę dobrych misji. Nie wiem, czy to jakiś patch, czy coś, czy może nie wiem, jak instalowałem jakąś grę, albo program, nie wiem. Czy może jakaś, nie wiem, aktualizacja się włączyła. Nie mam zielonego pojęcia, co może być przyczyną tego, że się nagrywa inaczej. No i teraz zmieniłem na stereo opcję nagrywania we Frapsie, bo wcześniej było multichannel, a teraz jest stereo. Zobaczymy, ile będzie z tego. No przekonamy się, ile ten sposób jest warty. Może coś właśnie przez to multichannel, coś, nie wiem. Nawet głupi błąd mały coś może, wiecie, zdziałać. Nawet, nie wiem, linijka w programie czy co, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Byle co może sprawić, że nie chce się nagrywać. Dobra, 1000 za surowce. Was tu odsuniemy. Jak to jest? To robimy. Ulubieńcu mój. Dobra, na razie ulepszamy. Zrobimy sobie gdzieś mniej więcej z 5 może niszczycieli albo krążowników, jak to woli. Dobra. Piechoty nie będę ulepszać. Upgrade complete. Następny upgrade. Zaraz sobie mogę pyknąć. Jab finished. Dobra, idziesz tu. Ktoś tu jeszcze chyba skończył. Aha, domki. Dobra. Ciekaw jestem, ile wytrzyma Fraps z tym swoim StarCraftem, że się tak nie lubicie i nie chcecie się nagrywać. Jakoś równo wieżyczki się wybudowały. Mam na myśli to kręcenie działek. No. Mógłbym sobie jeszcze od razu to ulepszyć. W sumie mógłbym, żeby wam pokazać chociaż bazy, których na pewno nie będę atakować, bo się nie opłaca. Nie opłaca się z tego względu, o ile. No i to już nie ma zasięgu. Przykro nam. Kurde! No chodźcie. No o to mi chodziło, bo jeszcze muszę piechocie zasięg ulepszyć. Good day. Nie pali się to dobrze. Ktoś tu jump finished zrobił. Donki, dobra, lecisz. Robisz bunkier. Ten na dwójeczkę. Tu robimy jeszcze jeden. No i cóż, zobaczymy. Ile ulepszenie, a raczej zmiana jest tego warta. Dobra, chyba się nagrywa, więc będę bardzo szczęśliwy, jeśli będzie już tak cały czas. Aj, nie tak. Ale w razie czego jeszcze za chwilę zrobię jeden teścik, żeby się już upewnić. Będę trzymał kciuki, żeby się nie zrobiło tak, o czym ja myślę. Może to jest kwestia tego, że włącza multichannel i dlatego nie chcę się długo nagrywać, bo
bo powinienem stereo włączyć w opcji nagrywania. Bo jak wiecie, są dwie opcje nagrywania we Frapsie, jeśli chodzi o dźwięki. Tak więc w mikserze ustawiłem mniej więcej na 50%, no nie całe, no ponad 50% dźwięku z StarCrafta, więc to będzie takie unormowane. To mniej więcej na to samo wyjdzie. Upgrade complete. Receiving transmission. Oj, oj, oj. Hailing frequencies open. Destination. Uciekamy. Battle cruiser operation. Jak wiecie, gdzieś tutaj jest bombka. Receiving headquarters. O, właśnie. Reporting for duty. O, nawet koszary mi zniszczyliście. No prawie. Nie no, nie zniszczyliście. Je uszkodziliście. All crews report. All cruiser. Good day, commander. Dobra. Dobra, jeszcze jeden i będzie git. Git majonez. Naprawimy bunkry i naparzamy. Albo jeszcze jednego zrobimy. Krążownika i dopiero. Zobaczymy jeszcze. Czy komuś się to nudzi z robotników? Ktoś tu jest? Chyba nikt. Dobra, nieważne. Oj, 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 oj. Trzymam kciuki, niech się nagrywa. Moja 15 czy któraś tam próba. Dobra, Battle Cruiser. Kolejne ulepszenie, numer 3 już, czyli ostatnie. Dobra, mamy 5, mamy tego, który odkrywa niewidzialnych. A właśnie. A, ulepszę kinematogram, to jeszcze sobie od razu dam to, żeby więcej energii, chociaż... Ta jednostka wred nie robi taką rakietę, która mi wymazuje energię z tych. Więc mi się to bardzo nie podoba. Dobra. Skoro mam już pewność, że się nagrywa, to chyba jednak ten stereo działa, więc już mogę spokojnie sobie działać. Cruiserze, chodź tu. Dobra. Jedyneczka. Właściwie zobaczcie, ile save'ów robiłem. Wiecie, tak, żeby się...